Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Witajcie w naszym nowym filmie. Ostatnio pokazywałam wam ten zestaw z koralikami do zaprasowywania z firmy Hama. I oczywiście tutaj układamy sobie bohaterów z Krainy Lodu. Mamy do wyboru Anię, Elzę i Olafa. No i dzisiaj właśnie czas na pierwszy test, bo zrobimy wszystkie trzy figurki. I dzisiaj zdecydowałam, że zaczniemy od Ani. W drugim filmie będzie Elza, a w trzeciej części, już ostatniej, będzie Olaf. I mam tutaj taką podstawkę, kładę ją na specjalnie przygotowany szablon. I zobaczcie, teraz wiem dokładnie, w którym miejscu położyć jaki koralik. Mam tutaj talerz, na który wysypię te koraliki, żeby mi było łatwiej je znajdywać. I dzięki temu też ich nie pogubię, bo będą cały czas w jednym miejscu. I tu mamy jeszcze taką torebkę z szarymi koralikami, ale chyba do Ani nie będą one potrzebne. Także zaczynamy. Oczywiście zrobię dla was przyspieszenie, bo podejrzewam, że ten projekt trochę mi zajmie. I zobaczcie, udało mi się ułożyć na razie tyle i zajęło mi to ponad 10 minut, bo muszę zawsze każdy koralik po kolei dokładnie ułożyć w tym miejscu, w którym należy. I zobaczcie, że zaczęłam od najtrudniejszej postaci, ponieważ u Ani mamy najwięcej kolorów i najtrudniejszą ich kombinację. Elza będzie łatwiejsza, a Olaf to już w ogóle prościzna, bo tam mamy tylko biały, czarny i pomarańczowy. A tutaj zobaczcie, mamy mnóstwo różnych kolorów. Różowy, fioletowy, niebieski, różne odcienie brązu. Ale kontynuuję teraz układanie. I zobaczcie, prawie już skończyłam. Mam już gotową twarz, warkocze i kawałek stroju. I teraz zostały mi tylko włosy. Czyli różne odcienie brązu. Także już prawie koniec. I udało się. W końcu udało mi się ułożyć całą Anię. Trochę mi to zajęło, ponad pół godziny. Ale myślę, że wyszła dobrze i teraz muszę ją zaprasować i zaraz będziemy mieć gotową, trójwymiarową i prawdopodobnie też dwustronną postać. Mam już rozgrzane żelazko i teraz kładę na koralikach papier do pieczenia, on był w zestawie. I musimy delikatnie teraz ten kształt zaprasować. I właśnie cały czas zastanawiam się, o co chodzi z tymi szarymi koralikami, bo wydaje mi się, że nie będą one do niczego potrzebne. Tutaj Olaf ma kilka szarych koralików, Ania miała trzy na swojej pelerynie, a u Elzy nie ma żadnego szarego koralika. Także nie rozumiem, po co jest ta cała torebka szarych koralików. Może możemy z nich ułożyć coś swojego? Jeżeli wy wiecie, po co jest ta torebka, to napiszcie mi w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa. No dobrze, a my przechodzimy do prasowania. Żelazko jest już rozgrzane i teraz musimy sprawić, żeby te koraliki połączyły się ze sobą. Tylko trzeba to zrobić bardzo ostrożnie. Ja kiedyś zrobiłam to zbyt szybko i zbyt mocno i koraliki mi się spłaszczyły i stopiły. Nie wyglądało to dobrze, także tutaj trzeba uważać.
I teraz sprawdźmy. Okej, chyba już można zdejmować. Może jeszcze troszeczkę. Tak, żeby nam się ta Ania nie rozpadła. To jest chyba najtrudniejsza część tego eksperymentu. Tutaj najlepiej poprosić o pomoc rodziców. I sprawdzamy. A wy napiszcie mi w komentarzach, czy w ogóle lubicie takie koraliki do zaprasowywania. Czy podobają wam się takie figurki? I zobaczcie, Ania jest już gotowa. Zaraz jak wystygnie, ją zdejmiemy i pokażę wam efekt końcowy. Na pewno widać, kto to jest. Także zestaw jest bardzo fajny. I jest z nim trochę zabawy. Jak widzieliście, zajęło mi to trochę czasu. Także nie jest to taka zabawka na 5 minut. Tutaj jestem jeszcze niezbyt pewna, może jeszcze trochę poprawię. Wydawało mi się, że tam u góry się jeszcze nie połączyły te koraliki. Tutaj jeszcze wygląda, jakby był ten koralik luźny. No dobrze, poczekałam jeszcze kilka minut i wydaje mi się, że już nasza postać wystygła. Także delikatnie ją zdejmuję. Mam nadzieję, że żaden koralik mi nie odpadnie. O, i mamy ją, zobaczcie. Udało się. Wszystkie koraliki się połączyły. I mamy, zobaczcie, trójwymiarową, dwustronną postać. Anię z Krainy Lodu. Możemy ją sobie powiesić na przykład na oknie, albo przykleić do okna, albo po prostu w jakiś inny sposób ozdobić taką postacią nasz pokój. Możemy też ją komuś podarować, jakiejś fance albo fanowi Krainy Lodu. Napiszcie mi, co sądzicie o tych właśnie koralikach do zaprasowywania. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam was też do obejrzenia innych filmów z takimi koralikami, bo mieliśmy już motylki i serduszka, które robiło się dokładnie w taki sam sposób. Także komentujcie śmiało i zapraszam was też na kolejne filmy, ponieważ mamy do zrobienia jeszcze Elzę i Olafa.